Cześć, ja jestem Kostek, a to jest Wiedźmin 3. Dla ludzi, z którymi gram na co dzień, pewnie bardziej znany jestem jako Livid. Natomiast jeszcze kilka słów chciałbym powiedzieć, zanim zaczniemy grać, co mnie skłoniło do nagrywania tej serii. Otóż robię to raczej dla znajomych. Tak jak pisałem na Facebooku. Zresztą pewnie oni o tym wiedzą. Od wielu osób słyszałem, że chciałoby zagrać w Wiedźmina, chciałoby zobaczyć tą grę, ale nie mają sprzętu albo nie chcą inwestować w to jakichś większych pieniędzy. No nie ma im się zresztą co dziwić. A mnie z kolei jest to jakieś tam hobby, pasja. No i nie wiem, ja jakoś nie żałuję wydać kasy na gierkę, z którą po prostu no, dobrze się bawię, tak? Dobra, nie przedłużając, zacznijmy po prostu nową grę. A jeszcze jedno króciutkie wyjaśnienie. Nagrywam pierwszy raz, więc nie wiem, jak będzie dopasowany mój głos do dźwięków w grze. Być może, że jedno będzie za cicho, drugie za głośno. Jeżeli tak będzie, jeżeli coś zauważycie, co wam nie pasuje podczas nagrania, piszcie mi o tym w komentarzach, postaram się to poprawić na następny raz. Ewentualne braki, jakieś moje błędy postaram się jeszcze naprawić w programie, w którym będę montował film. Notabene jeszcze nie wiem, jaki to będzie program, ale to nieważne. No i jakoś to spróbuję sobie ogarnąć. W grze jest zainstalowany dodatek Serce z Kamienia. Dobrze powiedziałem, Serce z Kamienia? Tak, Serce z Kamienia. Dobra, nie przedłużając, zacznijmy nową grę. Co to jest nowa gra plus? Podstawowego, what? Dobra, od początku. W grze mamy 4 poziomy trudności. Po prostu opowieść, czyli banalnie proste walki i po prostu przemyw obu do przodu. Miecz, na tym na pewno nie będę chciał grać. Miecz i opowieść, no czyli taki tryb zrównoważony, gdzie walki są jakimś wyzwaniem, ale nie są specjalnie trudne. Krew, pot i łzy. No i to jest poziom, który by mnie najbardziej interesował. Tutaj z tego co wiem, życie się nie odnawia przez medytację. No i może to wyglądać znacznie ciekawiej. Tylko nie wiem, czy chcę akurat ten poziom wybierać w let's playu. No i droga ku zagładzie. Czyli coś, czego na pewno nie chcę widzieć w gameplayu. Bo po prostu no, nie będzie to nic przyjemnego, jeśli będę po 10 razy ginął i wy będziecie musieli to oglądać. Albo ja będę musiał potem montować ten film. Dobra, weźmy sobie miecz i opowieść. Samouczek. Samouczek weźmy włączony. Zbyt dawno nie grałem w Wiedźmina, żeby obejść się bez tego. Symulacje wyborów z Wiedźmin 2. Włączone importy stan gry z Wiedźmina 2. Stan gry mam już zaimportowany, więc chyba po prostu wystarczy, że zrobię włączone. Co ciekawe, nawet nie pamiętam za bardzo, jakich wyborów dokonywałem w dwójce. Przeszedłem ją 2 albo 3 razy, no to było dawno. Dobra, ja się już zamykam. Zapraszam na intro. Thank you.
Dobrze, moi mili. Generalnie nie chciałem się odzywać, żeby nie zakłócać tego, co dzieje się na ekranie. A intro, trzeba przyznać, jest co najmniej bardzo dobre. O. Tu będzie teraz fajny motyw. Ja oczywiście Wiedźmina 3 grałem wcześniej, więc nie będę udawał, że nie znam fabuły. Ale nie będę niczego spoilerował. No tak. Niektórym to dobrze, co? Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Ale innych tak. W sumie to ja się tu nawet uśmiałem za pierwszym razem. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. Nie chcę zdradzać, kto to jest. Ta kobieta? Chociaż pewnie większość wie. No to na razie. Nie, no ale przynajmniej jest na co. Trzeba oko zawiesić, co? No akurat ona nie musiała się ubierać. Teraz kierujemy jeszcze... Okej, samouczek. Witamy w samouczku gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Samouczek prowadzi cię w podstawową mechanikę gry. Każdy wpis zapisuje się w glosariuszu. Tam też znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat świata i rozgrywki. Jeżeli chcesz wyłączyć samouczek, możesz to zrobić w zakładce opcje w menu gry. No, oczywiście nie będę tego robił. Zbyt dawno nie grałem w tą grę, żeby sobie poradzić bez tego. Dobra. Minimapa i zadania. Minimapa widoczna w prawym górnym rogu pokazuje twoje aktualne położenie oraz okolice. Pod nią znajduje się lista aktualnych zadań do wykonania. Znajdź klucz do sypialni przy użyciu wiedźmińskich zmysłów. Okej. Użyj wiedźmińskich zmysłów, przytrzymanie, dobra. Kończy ci się sok. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. No jasne, że cię przyniosę. Dobra, dalej. Tu jest klucz? Jest klucz. Ale mamy tu coś jeszcze? Bez i Agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykach. Tak, kto czytał, ten wie. Bez i Agrest są znakami rozpoznawczymi Yennefer. Ja książki nie czytałem bardzo dawno, ale... Ale te wydarzenia mniej więcej kojarzą. Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne. I takie najbardziej... Bieliznę. Tak. Najbardziej podstawowe rzeczy. Oczywiście będę kojarzył. Samo srebro. Z
Złoto nie pasuje do mojej karnacji. Wiesz przecież. No tak. Dobra. Tutaj chyba tyle. To idziemy na zewnątrz. Cholera. O tak. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Patrzcie na te widoki. To jest właśnie coś, co chciałem pokazać w tej grze. Między innymi. Na YouTubie pewnie nie będziecie widzieć tego tak dobrze. Jak tutaj. Ale wierzcie mi, te widoki są naprawdę, naprawdę świetne. Dobra, ale najwidoczniej wyjście jest nie tutaj. Znajdź niższe piętro, zejdź na niższe piętro twierdzy. Cholera, gdzie to są jakieś schody? W ogóle postaram się w przyszłych odcinkach ustawić push-to talk na mikrofonie, jak będę nagrywał. Użyj to klucza do otwarcia, okej. Niestety w programiku, w którym nagrywam obecnie, jest to niemożliwe. Ale przetestuję jeszcze pewnie jakieś inne programy. Wyjdzie w praniu. Stary Wiedźmin mocno śpi. A Ciri gdzieś zniknęła. No tak. Warsemir lubił zawsze zanudzać Ciri swoimi wykładami i mądrościami. Pewnie i słusznie. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. To na pewno. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiłam notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? No raczej. A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Staniemy w obronie Ciri. Jak tu się nie wściekać? Nic, poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Oczywiście. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Chyba nie będzie to duży spoiler, jeśli powiem, że Ciri nigdy nie ukończyła szkolenia takiego pełnego wiedźmińskiego. Nigdy nie przeszła próby traw. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Nie jesteś w cyrku. Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? I hop. Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Ja strasznie lubię Ciri. Kurde, no w sumie to. Przeprosiny nie wystarczą.
Masz przeczytać Gule i Algule w całości, łącznie z aneksami. Nie, błagam, już wolę czyścić stajnie. Koniec dyskusji. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Samouczek eksploracji. Nie. Jasne. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Chyba jak spadniesz. No to kam. Strasznie dobre widoki. A Kermoren to zdecydowanie jedna z moich ulubionych lokacji w tej grze. Hop. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Ciri, bez wygłupów. To co komu drabina? Dobra, dajmy Ciri wygrać. Ciri to była ulubienica w książkach niejednego fana. Coś nie tak? Może wrócę ci pomóc? Zresztą nie sposób nie lubić tego dzieciaka. Pierwsza! Na 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 na! Lewy shift w trakcie biegu, aby przyspieszyć, okej. Okay. O, ale Wesemir ma minę. Czego się spodziewałaś? Biedna. Tak. Każdy ma swoje wady i zalety, ale Wesemir do specjalnie wyrozumiałych. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Należą. Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem, ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Algula od Gula. Po pręgach niczem u pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział, ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Nie wrócę. Dobra, stajmy w obronie Ciri. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir to mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Podstawy, przejdźmy do treningu dowolnego. Nie, dobra, podstawy. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko, choćby do poziomu nowicjusza. Geralt też zawsze surowy wobec Ciri. Ale... później wyjdzie jej to na dobre. Wyciągnij miecz, Geralt! Walka. Od rycerzy w płytowych zbrojach przez eteryczne upiory po gigantów, wiedźmini muszą być przygotowani do walki z każdym przeciwnikiem, niezależnie od tego, czy jest to potwór czy człowiek. Dlatego dysponują bogatym asortymentem środków do walki. Podstawowym narzędziem pracy są dla wiedźminów miecze. Stalowy, którym walczy się z ludźmi, i srebrny do walki z potworami. Każdy wiedźmin posługuje się ponadto prostą magią. Znaki nie są tak potężne jak zaklęcia czarodziejów, ale można je rzucać bardzo szybko, używając tylko jednej ręki, przez co dobrze sprawdzają się w czasie walki. Wiedźmińskie szkolenie obejmuje również podstawy alchemii. Zabójcy potworów potrafią wytwarzać eliksiry bojowe, oleje,
nakładane na ostrze miecze i petardy eksplodujące po rzuceniu w cel. No okej. Jeden, aby wyciągnąć miecz stalowy. Musi się często wyznaczyć cel. Gdy zaznaczysz cel, wszystkie twoje ataki będą wykonywane w jego stronę. Nie musisz oznaczać wrogów w walce, ale jest to pomocne, jeśli chcesz się skupić na konkretnym przeciwniku. Okej. Szybkie cięcia! Raz, dwa, trzy! Hop, hop. Mocne uderzenia! Nie oszczędzaj się! Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno! A, z shiftem, okej. Uniki! Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. W kierunku wciskając lub... Aby wykonać unik w daną stronę, wybierz kierunek i wciśnij alt. Aha. Fajne. Bardzo fajne. O ile pamiętam fabułę, jak mniej więcej się w grze wtoczyło, o tyle już mechanikę i działanie nie bardzo. No i wciśnij spację, okej. I teraz robię przewrót. Teraz parowanie z Ciri. Patrz, to było bardzo fajne. Zawsze. Geralt trzyma miecz. Do kadusa! Co ja mam blokować? Walczę z głupią kukłą. Śpisz na sucho. Uwielbiam Ciri. Staruszek zasnął w trakcie lekcji. Naciśnij tuż przed atakiem wroga, aby wykonać kontratak. Okej. Riposte. Cios. Odpowiedź. Z buta. Koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od kłem. Zaznacz znak kłem, używając i wciśnij prawy, aby go wybrać. Kłem. Nieźle. Kłem nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Bium. Rzuć igni, Geralt, aż polecą iskry. Widzisz, gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. No. Art, Geralt, no dalej. Patrz, Ciri, art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcji. Psia krew, nie cierpię tego. Axi potrafi zamącić w głowie. No, wcale się nie dziwię, że tego nie lubisz. Dalej mogę robić? Teraz Irden, pokaż jej Geralt. Pułapkę. Widzisz, Ciri? Tak. Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Nie, ruszasz się, bez problemu. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Środkowym się rzuca. Petardami. No dobra, stań we wskazanym miejscu. Tu, tak. Przytrzymaj środkowy klawisz myszy, po czym wyceluj w manekina i puść przycisk. A, okej. Okay. Można celować bombkami. O tym nie pamiętałem. Tu kończy się nauczek walki. Jeśli chcesz, możesz jeszcze potrenować ze trenerem, aby zakończyć trening, po prostu schowaj miecz i wciśnij C. Dobra, skończę. Starczy. Trening dowolny. Nie, no chciałem skończyć. Walnął mnie jeszcze. Chalo. No, pokazałaś mu, dziewczyno. Lambert i Axel też są dobi. Szczególnie jak za dużo wypiją z Geraltem. Aż to mała diablica. Kto czytał ten wiersz? Jak wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri.
się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. No tak. Geralt zawsze surowy dla Ciri. Co to? To robi wrażenie, co? Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! I tu kończy się sen, Geralt. Nie wiem, czy wcześniej wspominałem, czy to był sen, czy nie. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Powiedzmy. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss. Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? No, tak. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Faktycznie, w książkach nigdy Yennefer nie dojechała do Kremoren. Triss jak najbardziej. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy. Albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ja też. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. No z Yennefer. W ogóle nie wyleśniłem. Jasno, takim jaskrawo-żółtym czcionkom. Są zaznaczone główne kwestie dialogowe, które musimy wybrać, żeby pchnąć fabułę dalej. Natomiast białe, a potem takie wyszarzone, są to kwestie dodatkowe. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Wesemir też to dobrze skomina. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? No, skąd? Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Kurczę. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. To też jest motyw z książki. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. A no raczej. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie rzecz
rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. Tak, jednorożec służył Geraltowi i Yennefer jako łóżko po prostu. To prywatna sprawa, chodzi o... Normalnie wybrałbym opcję pierwszą i pewnie Geralt też by tak zrobił, ale pokażę wam chyba, o co z tym chodzi. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj. Słyszysz? Słyszę. Walka. Kule. Na 30 minut trwa nagranie, więc będę chciał już skończyć ten pierwszy odcinek. Ale dobra, jeszcze zawalczymy. Mieszkańcy kontynentu i Skellige nie mają łatwego życia. Nie dość, że wokół panuje wojna, to jeszcze wszędzie aż roi się od potworów. Potwory mają nad głowami srebrne paski, co oznacza, że należy z nimi walczyć srebrnymi mieczami. Dobra. Ubijmy to. Na pierwsze oczywiście nie są zbyt mocne. No i dziadą. Jeszcze go. No, przedał. Zadawanie przeciwnikom ciosów generuje punkty adrenaliny. Pasek adrenaliny znajduje się pod paskiem wytrzymałości. Gdy rozwiniesz odpowiednią umiejętność, będziesz mógł je wykorzystać do specjalnych ataków, które są możliwe dzięki punktom adrenaliny i zużywają je. Po skończonej walce poziom adrenaliny zacznie stopniowo odpadać, chyba że znowu zaczniesz walczyć. No jasne. Tak. Gdzie przeszły Polska, tam trupo jady. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. Odnowa poziomu żywności. Żywność można regenerować jedząc lub medytując, przy czym medytacja musi trwać przynajmniej godzinę. Na poziomach trudności krew, pot i łzy i droga ku zagładzie medytacja nie regeneruje żywotności. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Nie wiem, czy teraz mogę zmienić poziom trudności. Ewentualnie będę chyba chciał to zrobić. Później zobaczymy. Jedzenie i eliksiry można umieścić w kieszeniach i sięgnąć po nie w czasie walki, wciskając R lub F, żeby regenerować żywotność. W górnej kieszeni masz jedzenie. Wciśnij R, aby coś zjeść i odnowić nieco żywotności. Przywoływanie konia, aby przywołać konia, wciśnij X. Dobra. I R jemy. Dobra. O, przez przypadek napiłem się wody. Nieważne. Dobra, przeszukajmy te trupy. Jad, krew, ogóle. Tam było dokładnie to samo. Co możemy te roślinki tutaj zbierać? Wszystko widać na minimapie. W prawym górnym rogu. Tutaj jeszcze gdzieś zabiłem kolejne. Ale chyba już ich nie ma. Co to kurwa jest? Dobra, nieważne. Dobra. Nie przedłużając, nagranie trwa już ponad 35 minut, więc będziemy kończyć ten pierwszy odcinek. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobało, co mogę zmienić, co poprawić. Sam też zobaczę, jak wygląda stosunek głośności mikrofonu do tego, co słychać w grze. Piszcie, komentujcie, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.